Dzień dobry. Witam wszystkich. Dziś chciałem troszeczkę opowiedzieć o nowej deklaracji rozliczeniowej ZUS-DRA, czyli nowym 9% podatkiem. Chciałem dzisiaj wszystkich przestrzec, bo okazuje się, że moi znajomi, którzy mają firmy, również o tym nie wiedzą nawet, że Nowy Ład wprowadził obowiązek zapłacenia 9% od swojego dochodu za poprzedni rok. Między tam styczniem a kwietniem danego roku płacimy za poprzedni rok 9%. Ja o tym nie wiedziałem. Dostałem na ePUAP ZUS poinformowany, że jakieś kary, coś, bo nie złożyłem deklaracji rozliczeniowej. Bardzo się zdziwiłem. Złożyłem tą deklarację online. Zamiast wniosek o niepowinienie jeszcze ZUS-u, długo czekałem, bo pani poprowadziła, jak to zrobić, gdzie to wypełnić, bo ja zupełnie Nowy Ład to w ogóle nikt tego nie ogarnia, nawet najstarsze księgowe. Wypełniłem tenże Nowy Ład, ten ZUS-DRA. I jakie było moje zdziwienie, jak zobaczyłem, że muszę dopłacić kosmiczną ilość pieniędzy. No, powiem tylko, nie chcę tu może swoich deklaracji finansowych publicznie, ale powiem, że suma jest czterocyfrowa. I to tak, pod 5 cyfr, bliżej. I to jest jednorazowo płatne w ciągu 7 dni, ponad 14, pani twierdzi, że 7, od wystawienia. Tak więc, jeżeli masz, dajmy na to teraz hipotetycznie, 5200 zł miesięcznie, to da ci jakieś 62 tysiące rocznie dochodu. Od tego płacisz 9% i ci wychodzi 6 tysięcy z kawałkiem jednorazowo zapłacenia w kwietniu. I ty musisz zapłacić więcej niż miesięcznie zarabiasz. Czyli nie mamy już, kochani, 23% podatku VAT, tylko 32%. Teraz zaczynam rozumieć, bo ja nie wiedziałem, w ogóle trzeba coś zrobić. Mnie po prostu ZUS dopadł, że trzeba to wypełnić, trzeba, bo kary będą tam do miliona kary, coś tam, zaczęli mi gadać. Potem mówię, dobra, to wypełnijmy to, nie wiem, o co w ogóle chodzi, ja płacę ZUS, bardzo wysoką składkę ZUS-u płacę. O co chodzi? No, wypełnię, no. Jakieże było moje zdziwienie, gdy się okazało, że trzeba zapłacić jednorazowo więcej niż miesięcznie zarabiasz. I nie, że na raty, nie, że coś. Po prostu teraz tu od razu, jak się w 7 dni tam nie wyrobisz, czy tam 14, to po prostu dostaniesz karę, odsetki karne, zablokują ci konta, akt trybu wykonawczego z ZUS-u i po wszystkim pozamiatane. Księgowe tego nie ogarniają. W ogóle, bo to już tego nikt nie ogarnia, co trzeba zapłacić, kiedy i jak. Sprawdźcie druk ZUS DRA, Danuta, Robert, Ania, czy deklarację rozliczeniową złożyliście, ewentualnie ile macie na zapłaty, bo potem będą grube kary. A ja już teraz wiem, czemu co drugi sklep w moim mieście zbankrutował, czy lokal, jest do wynajęcia. Czemu one bankrutowały między styczniem a kwietniem? No bo dostawały takie zawiadomienia z ZUS-u, płaciły po 10-20 tysięcy jednorazowo i po prostu padali, zamykali biznesy. Niech mi ktoś jeszcze raz powie, że za aktualnego rządu żyje mu się dobrze. Mówię do was, przedsiębiorcy oczywiście, do ludzi, którzy coś osiągnęli, pracują, coś osiągnęli w życiu. Są produktywni i udolni życiowo. Powiedzcie mi, że wam się lepiej żyje w tym kraju. A jak się wam lepiej żyje, to sprawdźcie ZUS-DRA i napiszcie mi w komentarzu, ile wam wyszło do zapłacenia jednorazowo dla ZUS-u. Bo to będzie 9% od waszego dochodu za cały zeszły rok. Miłego, pozdrawiam.